drodzy, ja jestem Grzesiek, witajcie na moim kanale. I tak jak mówiłem w ostatnim filmie, tylko umyję samochód i będzie padał deszcz. No i tak też się dzieje, czyli tradycja jest tradycją. No, nie lubię tego. No ale co zrobić? Mniejsza o to. Ja jadę teraz właśnie do dentysty wyrwać tego ząbka, a potem jadę po bagaże i lecimy już powoli z Karo na urlop. Dobra, ja już jestem pod dentystą, także lecę. Mam nadzieję, że wszystko będzie bez komplikacji, bez żadnych zbędnych tam, wiecie, problemów. Także trzymajcie kciuki. Ogólnie to wszystko się udało, super fajnie. No i już jestem lżejszy o zęba. Ha, mówić nie będę za bardzo. No, także już mam spokój. Sorry za moją... gadam jak Amerykanin. No, ale nie mogę za bardzo, muszę trzymać zęby ściśnięte. A co ty? Masz Darek, jedz. No ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Co tam, Karo? Nic. Ładna już jest. Jest po jedzeniu. Idziemy coś zjeść właśnie. Ej, ale my tylko nie zauważyli, że my często na filmikach ty cały czas mówisz, idziemy coś zjeść. Ale ja tak mówię, jak się stresuję. Idziemy coś zjeść. Ja zawsze tak mówię, jak się stresuję, a teraz widzisz przed kamerą, patrz, to co tak tam jest. Tyle ludzi jest. Nie wiem, właśnie dużo ludzi bardzo. A coś tam jakieś. No, także idziemy zjeść, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Jesteśmy aktualnie w Warszawie i mamy plan, znaczy ja mam plan, a Karol nie wie jaki. Gdzieś jedziemy w fajne miejsce, w sumie w dwa miejsca. Jak ktoś z was kiedyś oglądał 39,5, to tu była scena, jak Patryk leciał właśnie, teraz nie pamiętam gdzie to było, gdzieś z któryś schodów szybko zbiegał, żeby gdzieś tam do autobusu zdążyć. Tu w tym miejscu właśnie kręcili. A no ty coś kiedyś wspominałeś o tym? Ja wspominałem? Jak ostatnio jak byliśmy tutaj, pamiętasz? Jak byliśmy, ja pamiętam dużo niepotrzebnych rzeczy w mojej głowie mam. A tych potrzebnych nie pamiętam. Jak ty nie? Ja wszystko pamiętam. Okej, ale mam takie szczegóły, pamiętam na przykład niepotrzebne czasami. Okej. Panie i panowie, wiem, że mnie nie widzicie, że nie widzicie też Karo, bo jest tu bardzo ciemno, ale jesteśmy na 40 piętrze chyba, tak? 40 piętro to jest Karo? Tak. No i sobie tutaj pijemy, ja akurat bezalkoholowy oczywiście. Ale Karol sobie pije dobrego drinka. Tutaj pokażę, patrz. Nie, nie widać. Serio? Ale fajny, no. No, także my sobie spędzamy tutaj wieczorek jeszcze. Jutro rano wskakujemy w samochód i jedziemy w takie tajne miejsce, o którym Karo jeszcze nie wie. Z którego będzie osobny odcinek, tak jak mówiłem. Co? Ja wiem, że nie widzisz, bo jest ciemno. No. I poza tym później wracamy też w tajemne miejsce, którego Karo jeszcze nie wie. Ogólnie to w tym hotelu jest coś dziwnego.
A, najpierw nasza walizka tutaj, o. Ale ogólnie to, co mnie tutaj irytuje, pan pokaże. Bo tak, jest prysznic, ale drzwi zamykają się tak. Nie powinno tak być. Przynajmniej ja tak uważam. A jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to mi napiszcie w komentarzu dlaczego. Bo moim zdaniem tak, jak ja bym tam stał i bym się przewrócił, dostałbym zawału, cokolwiek, nie? No to automatycznie nikt tu nie wejdzie, bo będę leżał. Mam rację? Czy nie? Dobry panie i panowie, w następnym naszym wycieczkowym dniu. Gdzie jedziemy? Nie wiesz, a ja wiem gdzie jedziemy. Wydaje mi się, że na jakimś zadanie. Tu jedziemy. Nie, Karol nie wie gdzie jedziemy. Ale już tam, jak ja ci to powiedziałem? Jak to tam byłaś? Gdzie? No, że poniekąd. Poniekąd tam, która była. No, ale właśnie nie ma. Poniekąd dużo z was tam było. A teraz ci jeszcze większą zagadkę zrobiłem, co? W jakimś lesie. Chciałam wam powiedzieć, że ja już się domyśliłam, gdzie jedziemy, ponieważ zobaczyłam znak. Co prawda aż pisało z Ulejówek, ale mi się to skojarzyło z ranczem, nie wiem dlaczego. I potem sobie pomyślałam, kurczę, przecież tutaj niedaleko Warszawy kręcili ranczo, więc jedziemy chyba tam. No i Krzyś mówi, że zepsułam mu niespodziankę, ale nie zepsułam, bo ja się cieszę, bardzo się cieszę. Krzysiek, a co ty robisz? Powroty sobie kupiłem. A po co ci tyle? No, może ktoś wygra w konkursie. Aha! No, o tym nie pomyślałaś, nie? Okej. Okay. Ale mieliśmy akcję przed chwilą, nie Karo? No, przyjechalibyśmy prawie pieska. Ty czy ja? No. Ale to nie z mojej winy. Ja jechałem przepisowo, prawda? No jechali bardzo wolno. No właśnie. A ktoś sobie... Normalnie jest las, nie? Jedziesz sobie prosto. Nagle w środku lasu jest dom przy drodze. Zatrzymany tir i nagle sobie z naprzeciwka wybiega taki ładny husky. No i jakbym jechał szybciej, to by było po nim. Centralnie na grill by wleciał. Nie. Tak, centralnie na grill by wleciał. Jedziemy sobie właśnie teraz przez Warszawę musimy jechać. Tam gdzie Karol jeszcze znowu nie wie gdzie jedziemy. Bo tym razem odkryła gdzie pojechaliśmy, nie? No. Jakoś tak wyszło. Nie mogła wytrzymać, nie mogła. No. Ale teraz nie wiem, więc... No teraz nie wiesz, że się nie dowiesz. Tak. Nie wiem, no. Nie wiem. Na pewno jedziemy odpocząć, to tak dosłownie. No to ja domyślam się, że na jakieś zadupie typowe, no ale zobaczymy. Nie, no masakra. O. Popatrz tam z tyłu. Asfalt i nagle jest ten. No, także... No nic tu nie ma. Las. Zabrali w nocy, pozwijali w nocy asfalt, jak ktoś kiedyś mówił, nie? Przystanek. A tam jest dom. Powiem tak, zaskakująca Warszawa, znaczy okolice Warszawy może. No ładnie tak urokliwie, ale ogólnie to zaskoczony jestem, że tu taki fajny asfalt, a nagle kopnie z drogi. Domki są. No. Tu są takie wiochy. Ludzie świecą. Ale ładnie tu w niektórych miejscach jest. Ale ogólnie
mnie to są takie wiochy, że bym nawet nie pomyślał, że jeszcze takie coś w ogóle jest. Ludzie, śmieciarze. A propos śmieciarzy, zawsze mnie to też denerwuje. Będę wam wszystko mówić, co mnie denerwuje. Bo ludzie często mówią, o patrz, śmieciarze jadą, nie? No, a to nie są śmieciarze. To jest śmieciarka i pracujący ludzie. Bo śmieciarze to są ludzie. My? Tak, my. No, tak jest. Proszę, cywilizacja. Ja nie wiem, gdzie on mnie wiezie. Nie mam zielonego pojęcia. Ja też, też nie wiem, gdzie my jesteśmy. Jeszcze 13 km. No, ale ogólnie no to już samochód. Jeszcze jest asfalt, to jeszcze jest dobrze, jeszcze jest asfalt. Ale ja tak myślałem, że tu nie będzie drogi. W lesie z tym? Jakbym wiedział, to bym raftą wstrzymał. Gdzie są nami? Rozgłodem. Tato, tam chyba na końcu. Jesteśmy! Dzień dobry wszystkim, my jesteśmy już tutaj po jednej nocce właśnie w takiej fajnej miejscowości, o której wam później powiem. Bardzo ładnie tu jest, cicho tu jest. Właśnie idziemy na spacer, taki pół godziny, bo jest taka fajna ścieżka dookoła. Także coś ponagrywamy, wziąłem też drona. Pokażę wam to wszystko troszkę z góry. Dostaliśmy bardzo pyszne swojskie śniadanko przede wszystkim. Ogórki, pomidory, ser kozi. Naprawdę pyszne. No, a tam już idzie Karo i idziemy na spacerek. Także zaraz wam co nieco pokażemy tutaj z innej perspektywy. My się już zbieramy do domu, z tego fajnego miejsca, nie? No. Fajnie tu jest. Tylko pogody nie mieliśmy tak ale fajnej. Ale tak przyjemnie.
ale i tak się przyjechało tu odpoczywać. Fajnie jest, fajnie. Łóżko na górze, łóżko na dole, kuchenka, wszystko co potrzebne jest. Elegancko. A, widzisz? Widzisz? Pięknie. Toaletka oczywiście. Czekaj, bo tutaj przedstawiam ten. No, plan mieszkania. To się Jurata nazywa, Jurata. Wszystkie podstawowe elementy czynności życiowych są, że tak powiem. No, i tutaj wychodzicie, macie lasek, macie ławeczkę, grill jest, sąsiedzi jacyś. My akurat mieliśmy jednych. No i tak sobie to tu wygląda. No, także my się zbijamy do domu. Właściciele są super. Jedzenie jest super. Wszystko idzie dogadać, ustalić. Także przyjeżdżajcie sobie na weekendowe odpoczynki. Takie poza miastem, pozamiastowe, o. Mało miasteczkowe. Słuchajcie, ja dalej z tym moim amerykańskim akcentem, nie? Cię dostałem prezent, nie? Dostałeś klapsa. Dostałem klapsa. Będziemy go teraz używać, tego klapsa. Jest taka ładna kreda. Będziemy pisać, co się dzieje ogólnie. Ja przytrzymać. Cara, ja ten unboxing tu zrobię. O, nie. Zobaczymy jak to. Bardzo dziękuję.